witam i pozdrawiam Was serdecznie, drodzy widzowie, w kolejnej odsłonie naszego codziennika. A pragnę Was pozdrowić hasłami słowa biblijnych haseł, jakie składa nam także dzień dzisiejszy, które zapisane są w Psalmie 103, gdzie czytamy: Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu, oraz słowem zapisanym w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale wierszu trzecim, gdzie jest napisane: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Drodzy, te słowa Piotra układają się w dziękczynną pieśń do Boga za nadzieję, jaką Bóg nas obdarzył, za zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, za wypełnione proroctwa, które są nam teraz zwiastowane. Pewne jest to, że jesteśmy przechodniami, obcymi w tym świecie. Te wielkie chrześcijańskie doksologie mają swoje źródło w tych dostojnych starotestamentowych psalmach, jak na przykład właśnie psalm 103, stanowiący również biblijne hasło dzisiejszego dnia, rozpoczynający się słowami znanymi nam wszystkim. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Co słyszymy? Co pobrzmiewa w tych słowach? Słyszymy tu nie tylko pochwałę i cześć dla imienia, lecz uwielbienie dla Boga za wszystko, co dla nas zrobił. Nasze życie tu na ziemi nie odkryje teraz tu nic nowego. Naznaczone jest wieloma troskami, problemami i zbyt mało jest w naszych sercach, po pierwsze, i czasu, po drugie, i chęci do rozważania, do przypatrywania się Bogu, analizowania Bożego Słowa. Być może jest w nas zbyt mało radości z bycia Bożym dzieckiem, może zbyt mało cierpliwości, może za mało wiary. A Biblia stale pokazuje nam lepszą drogę. Piotr w swoim liście odwołuje się do pełnej nazwy liturgicznej Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc tego, z którym związane jest nasze zbawienie. To imię jest niejako skoncentrowanym, takim zagęszczonym wyznaniem. Wszystko, co Słowo Boże odkrywa na temat naszego Zbawiciela, Boga, zawarte jest właśnie w tym imieniu. W tym naszym dzisiejszym drugim wersecie przeczytaliśmy, że Bóg odrodził nas ku nadziei żywej. Zastanówmy się teraz, co oznacza owo odrodzenie. Przecież słyszymy o nim często w różnych miejscach Słowa Bożego. Oznacza odrodzenie duchowe do nowego duchowego życia. I tak na przykład w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, trzecim wierszu czytamy: Zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Z kolei w liście do Efezjan przeczytać można: I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. A z kolei w liście do Kolosan jest napisane: I was, którzy umarliście w grzechach, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Tak więc, drodzy, odradzamy się, kiedy życie z Bogiem zrasta się z naszą duszą. Kiedy wiara w Chrystusa wypełnia nasze serce i obfituje nową energią, nową myślą, nową wolą, tak iż stajemy się nowymi stworzeniami. Podnosi nas, poddźwiga nas Boży akt łaski, co jest w tym najwspanialsze, to to, że Bóg odradza nas ku nadziei żywej. Żywej, a więc jako przeciwieństwo do nadziei pustej, jako przeciwieństwo do nadziei fałszywej, jako przeciwieństwo do nadziei zwodniczej, jako przeciwieństwo do nadziei kłamliwej. Żywa nadzieja jest zawsze jasna. Żywa nadzieja jest silna, aktywna w nas, ponieważ Bóg gwarantuje jej spełnienie. Każdy człowiek żywi jakąś nadzieję, ale niestety wielu ludzi oszukuje innych, a co gorsza, często niestety oszukuje siebie, oszukuje martwymi nadziejami. Ci, których odrodził Bóg, mają żywą nadzieję,
polegającą na Bożych obietnicach i Jego pomocy. Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjnym punktem dzieła zbawienia. Jest sednem dobrej nowiny. Cierpienia na krzyżu Syna Bożego wystarczyły, by zmyć grzechy całego świata. Tylko Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem, a my żyjemy, bo On żyje. I z tym słowem was pozostawiam dzisiaj, życząc błogosławionego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia.